Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Soul Worker wzbogacił się o aktualizację z garścią nowości. Największą atrakcją jest nowy raid, Violent Sun. Jak zapewniają deweloperzy, wyzwanie to powinno sprawdzić trudności nawet najbardziej utalentowanym graczom. A ile w tym prawdy? Czas pokaże. W ramach zabawy przyjdzie nam zmierzyć się z liderem Vessi, Flemma. Zanim jednak dotrzecie do tego przeciwnika, czeka Was starcie z jego pomagierami. To ponoć również nie będzie wcale łatwe. Sam raid dedykowany jest dla postaci na przynajmniej 72 poziomie. Jeśli poradzicie sobie z atrakcjami czekającymi w Violent Sun, to otrzymacie Phase 3 Conquer Box, który zawierać może sprzęt Pale Ashes lub Burning Embers. Podobno to aktualnie najlepszy ekwipunek w Soul Worker. Firma T3Fan chyba na dobre postanowiła zwinąć się z MMORPG-owego świata. Po zamknięciu Aika Online przyszła kolej na zamknięcie Grando Espada. W tym przypadku nie powinniśmy jednak rozpaczać, bo Grando Espada nie zniknie na zawsze. Oprócz wersji od T3Fan istnieje także inna odsłona tego MMORPG-a, popularniejsza i regularnie aktualizowana. Grando Espada to unikat wśród MMORPG. To tutaj istnieje Multiple Character Control System, dzięki któremu kierujemy kilkoma postaciami równocześnie. Pewnie wielu z Was nadal oczekuje jakiejkolwiek nowinki w sprawie Blue Protocol. Niestety muszę Was rozczarować. Pamiętacie tego newsa sprzed 2 tygodni? Plotki głosiły, że 25 sierpnia pojawi się jakieś wielkie ogłoszenie w sprawie Blue Protocol. I nic z tego. Dostaliśmy jedynie notkę informującą o rozpoczęciu sprzedaży płyt CD z utworem Mirai, który jest openingiem, i jakieś materiały promocyjne. O samej grze żadnych informacji. Nadal nie wiadomo, kiedy planowane są kolejne testy i czy w ogóle się odbędą. Nie wspomniano nawet o starcie gry, który rzekomo zaplanowany jest na 2022 rok, ale mam szczere wątpliwości, tym bardziej, że Bandai szuka dodatkowych osób do zespołu. Jedyna szansa na nowe informacje to tegoroczne targi Tokyo Game Show. Zaznaczcie sobie w kalendarzu datę 30 września, wtedy zaczyna się impreza i potrwa do 3 października. Battlefield Mobile rozpocznie testy jeszcze tej jesieni. Niestety tylko dla Indonezyjczyków i Filipińczyków. Reszta świata będzie musiała uzbroić się w cierpliwość zamiast w bronie palne i poczekać na swoją kolej. Gdy tylko gra pojawi się w naszym regionie, wystarczy, że udacie się pod adres strony gry, zaznaczycie opcję prerejestracji i pozostanie Wam czekać, aż serwery zostaną otwarte. Musicie się jednak śpieszyć, ponieważ ilość miejsc będzie ograniczona i dostaną się tylko osoby na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. A, i bym zapomniał, tylko dla posiadaczy Androida. Battlefield Mobile ma być tytułem free to play, mobilne odzwierciedlenie oryginału, podobno bez żadnych haczyków, tylko przedmioty kosmetyczne oraz Battle Pass. No ale z czasem sami się przekonamy, data premiery na chwilę obecną jest nieznana. Panie i panowie, Mortal Online 2 właśnie wystartował z otwartymi dla każdego stres testami. Będą to prawdopodobnie ostatnie darmowe testy przed październikową premierą, więc korzystajcie póki możecie. Jedyne co musicie zrobić, to wbić na Steamową stronę gry i kliknąć przycisk Poproś o dostęp. Stres test potrwa do 12 września, potem czeka nas premiera 26 października. Stormhaven Studios poinformowało, że Embers Adrift pojawi się w połowie 2022 roku, ale możliwe są ewentualne opóźnienia, dlatego studio nie deklaruje się z konkretną datą. Aktualnie projekt zmierza ku Final Alpha Stage, w którym zresztą możecie uczestniczyć, jeśli preorderujecie MMORPG-a. Opcja ta pojawi się w przyszłym miesiącu, czyli październiku. Standardowo osoby uczestniczące w testach muszą brać pod uwagę, że nie jest to finałowa wersja Embers Adrift. Wiele jeszcze ulegnie zmianie, serwery nie będą cały czas dostępne, a postępy nie zostaną zachowane. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Rejstus. Cześć!